To jest Odessa, wraz z najsłynniejszymi schodami na świecie o długości 136 metrów. To właśnie na tych schodach została nagrana jedna z najsłynniejszych scen kina, w której trup ściele się gęsto. Ale czy wiesz, że jakbyś dzisiaj chciał wybudować podobne schody, to prawdopodobnie by ci na to nie pozwolono, ponieważ można na nich sobie zrobić krzywdę nie tylko od kuli carskiego żołnierza. Zaraz ci wytłumaczę dlaczego. Na tym zdjęciu widać detal, który pokazuje nam, co jest nie tak z tymi schodami. Szczegół ten widać także tutaj, oraz tutaj, a także tutaj. Co czyni te schody tak niebezpiecznymi? Pojedyncze stopnie o innej wysokości. Czy to jest na serio taki poważny problem? W przypadku schodów, nawet drobna nierówność rzędu 2 mm może prowadzić do wypadku. I chodząc po schodach, już po paru stopniach przestajemy myśleć i wykonujemy czynności motoryczne w sposób automatyczny i bez zastanawiania się nad samym procesem ruchu. A więc dlaczego tak często możemy w polskich domach spotkać schody, gdzie pierwszy lub ostatni stopień ma inną wysokość? Ponieważ jeżeli ktoś nie uwzględni warstw podłogowych, to bardzo często kończy się, że pierwszy i ostatni stopień ma jakąś dziwną wysokość. Ale to nie jedyna rzecz, która zapewne dzisiaj by zdyskwalifikowała schody potiomkinkowskie. 19. To tyle stopni jest w prawie każdym biegu tych schodów. Może wydawać się to pierdołą, ale wyobraźcie sobie, jak ciężko jest wchodzić lub schodzić, na przykład z wózkiem, po schodach bez spoczników, na których można sobie co chwilę odpocząć. W końcu nie zawsze jest dostęp do windy. Dzisiaj w Polsce praktycznie nie ma możliwości, aby już taka sytuacja zaistniała, ponieważ wszystko jest bardzo doprecyzowane w polskim prawie. Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niż 14 stopni w budynku opieki zdrowotnej, a na zewnątrz budynku nie więcej niż 10 stopni. Tak na marginesie, spoczniki są bardzo często jeszcze ważniejsze na pochylniach. To dzięki nim osoby na wózkach mają możliwość odpocząć, wjeżdżając na górę. Ale co ważniejsze, mają możliwość wyhamować swoją prędkość, zjeżdżając z góry. Sam spocznik nie wystarczy, aby bezpiecznie zjechać wózkiem w dół po rampie. Kluczowe jest odpowiednie pochylenie samej rampy. Nie oszukujmy się, rampa, która wygląda w ten sposób, to nie rampa. Z drugiej strony, jak zrobi się tak, jak przepisy nakazują, to rampa wygląda nie najlepiej. I właśnie do takiej pracy zatrudniani są projektanci. Ich zadaniem jest stworzyć rzeczy i ładne, i funkcjonalne, i bezpieczne. Więc ilekroć zobaczysz na mieście ładnie zaprojektowaną rampę dla niepełnosprawnych, to warto podziękować osobie w myślach, która ją zaprojektowała. Ponieważ nie jest to prostym zadaniem. A więc wiemy już, że architekci muszą dbać o estetykę, funkcjonalność oraz o bezpieczeństwo użytkownika. A jeżeli już jesteśmy przy tym bezpieczeństwie, to powiedzmy o jeszcze jednym elemencie, który poprawia go tak w sposób znaczący. Jest to zmiana faktury oraz koloru na końcu i początku każdego biegu. A dlaczego tak jest? Chyba nie muszę tłumaczyć. Za to mogę powiedzieć co nieco na temat poręczy, które także poprawiają bezpieczeństwo, szczególnie przy złych warunkach meteorologicznych, takich jak deszcz lub śnieg. Wbrew pozorom, nie służą one do tego, aby po nich się ślizgać albo zjeżdżać, tylko po to, aby móc się przytrzymać przy wchodzeniu lub schodzeniu po schodach. I one też są obwarowane wieloma zasadami. Jak się zapewne domyślacie, schody potiomkinkowskie tych zasad nie spełniają, ponieważ te schody w ogóle nie mają poręczy. Jeżeli wysokość do pokonania jest wyższa niż 50 cm, to poręcz jest obowiązkowa, ale to nie wszystko. Jeżeli są schody szersze, powinna się pojawić dodatkowa poręcz po środku. Ktoś mógłby stwierdzić, że schody te zostały wybudowane 200 lat temu, dlatego nie spełniają współczesnych norm. Ale są też inne stare schody, które mimo upływu lat są dużo lepiej dostosowane do potrzeb człowieka. Czyli schody hiszpańskie. Oczywiście one też nie będą w 100% spełniały wszystkich naszych dzisiejszych standardów, ale są dużo bliższe, aby je spełnić. Można to jeszcze wybaczyć zabytkowym, turystycznym landmarkom, ale koleje nie mają usprawiedliwienia.
Nie zazdroszczę ludziom, którzy muszą z nich korzystać. Nie dość, że ciągle spóźnienia, to jeszcze niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Jest jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że po dzisiaj budowanych schodach chodzi się dużo wygodniej niż po tych, które były budowane 300 lat temu, 400, 500. Statystyczna długość jednego kroku to około 65 cm. Kiedyś o tym nie myślano, ale dzisiaj jest to brane pod uwagę. Obecnie projektuje się schody wykorzystując tą oto formułę, dzięki czemu chodzi nam się po schodach dużo wygodniej. Formuła ta delikatnie się zmienia w zależności od miejsca, gdzie schody projektujemy. Wydaje się to oczywiste, że schody np. w przedszkolach powinny być nieco mniejsze. Jak widać, bardzo wiele rzeczy przy tak prostym temacie, jakim są schody, może pójść nie tak. W wielu miejscach można zrobić błąd i od tego są dobrzy architekci, dobrzy projektanci, którzy nie pozwolą, żeby takie błędy się pojawiały. I mam nadzieję, że z remontując.pl zrobię jeszcze parę fajnych materiałów na temat architektury. Już mam parę na tapecie.